chcieliśmy się wczuć w rolę człowieka, który znalazł się ni stąd, ni zowąd w sytuacji, że na przykład wieczorem dziecko nie wraca do domu. Nigdy nie miał takiej sytuacji. Na ile państwo w tej sytuacji może mu pomóc? Państwo w rozumieniu najczęściej policji, dlatego że do najbliższej jednostki policji kieruje swoje kroki zdesperowany człowiek. W aż 30% przypadków z badań, które przeprowadziła na naszą rzecz Itaka, zleciliśmy takie badania, osoby, które zgłaszały zaginięcie najbliższego członka rodziny, aż w 30% w ankiecie stwierdziły, że nie były najlepiej potraktowane przez policję. I psychologowie, i przedstawiciele Itaki mówią, że to jest bardzo słaby punkt, bo najgorsze, co się może zdarzyć człowiekowi w przypadku, kiedy w tak dramatycznej sytuacji idzie o pomoc, prosić o pomoc do instytucji państwa, jest to, że zostanie zbyty, że zostanie mu zakomunikowane, że proszę się zgłosić, ponieważ zaczyna się weekend w poniedziałek i wtedy czuje się osobą bezbronną. Znana sprzed paru lat sprawa pani Iwony Wieczorek, która zaginęła, do dzisiaj nie jest odnaleziona. Okazuje się, że policja na pierwszym etapie popełniła bardzo poważne błędy, polegające na tym, że do złej kategorii zakwalifikowali tą osobę, czyli zamiast do kategorii pierwszej, a były takie przesłanki, do kategorii drugiej, czyli można było spokojnie po paru dniach dopiero podejmować czynności. Jakie to rodzi konsekwencje? Otóż najpoważniejsze to takie, że w przypadku zakwalifikowania do kategorii pierwszej natychmiast zabezpieczamy wszystko to, co jest istotne dla ustalenia miejsca pobytu, a więc najważniejsze w przypadku pani Iwony Wieczorek monitoring, zwłaszcza monitoring u podmiotów prywatnych, niestety bezpowrotnie utracony. No, dlatego, że po ten monitoring sięgnięto dopiero po paru dniach, kiedy on w dużej części był skasowany. Miejsca, gdzie mogłaby przebywać, znajomi, szpitale, wszystkie te działania dynamiczne, których nie podjęto. No więc tutaj, że tak powiem, sposób zakwalifikowania do danej kategorii jest niezwykle istotny. I następny element, na który zwróciliśmy uwagę. Dlaczego źle kwalifikują policjanci? W dużej części nie ze złej woli. Sami policjanci w 47% mówią, że potrzeba im jest specjalistycznych szkoleń, których nie mają. Następny element, współpraca z tymi organizacjami pozarządowymi, bardzo często z grupami ratowniczymi. No, mieliśmy taki przypadek nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego, kiedy 6-letnie autystyczne dziecko zaginęło i tam w takich sytuacjach, proszę Państwa, liczą się minuty. Okazuje się, że zwłoka, właśnie brak procedur spowodował, że uruchomienie grupy ratowniczej z psem ratowniczym opóźniło się aż o 6 godzin. Na szczęście ten przypadek skończył się dobrze, ale to też jest, to daje dużo do myślenia. Wprowadzono od 2012 roku taką instytucję Cheer Alert, czyli poszukiwanie dziecka zaginionego. Symptomatyczne jest to, że tuż po zakończeniu kontroli dopiero pierwszy raz skorzystano z tej instytucji. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z zaginionym dzieckiem, natychmiast powiadamiamy wszystkie możliwe środki masowego przekazu, uruchamiamy wszystkie dynamiczne działania zmierzające do tego, żeby prześledzić możliwą drogę, jaką to dziecko przebyło od momentu, jak w przypadku pod Szczecińskim, uprowadzenia, aż do szczęśliwego końca. Mieliśmy w naszej kontroli jeden taki przypadek, gdzie ewidentnie należało użyć tej instytucji Chill Alert. Nie użyto tego. Podejrzewamy, że ze względu po pierwsze na braki właśnie w szkoleniach, a dwa na pewną blokadę psychologiczną, dlaczego po raz pierwszy w całej Polsce ja mam użyć tego instrumentu. Następna rzecz, niezwykle ważna w całym procesie poszukiwania osób zaginionych, to współpraca organów zajmujących się tą problematyką. Widzimy tutaj pewne braki we współpracy między policją a prokuraturą. Otóż prokuratura prowadzi swoje postępowania i bardzo często się zdarza, że nie przekazuje koniecznych danych, chociażby dotyczących badań DNA, policji. I prokuratura ma dane, wie, że sprawę można zakończyć, policja natomiast nadal poszukuje. Jeśli chodzi o dane, to zwróciliśmy uwagę, głośny przypadek jednego sprzed paru miesięcy profesorów, socjologów z Warszawy, który stracił przytomność, był hospitalizowany przez parę dni w szpitalu, a szukała go cała stołeczna policja. Tylko dlatego, że nie mamy systemu,
powiadamiania policji przez szpitale o hospitalizacji osób, które są nieprzytomne bądź nie ma z nimi kontaktu. Taki system obowiązujący w przypadku prawa wyborczego istnieje, że szpitale mają obowiązek powiadamiać odpowiednie organy o hospitalizacji osoby. Naszym zdaniem należałoby go przeszczepić na grunt problematyki poszukiwania osób zaginionych. Tych spraw, które żeśmy poruszyli, było naprawdę dużo i z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, bo odbyło się już posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych. Relacjonował to przedstawiciel Komendanta Głównego, jak ich zdaniem na tą chwilę wygląda problematyka poszukiwania osób zaginionych, i powiem Państwu, że serce rośnie, dlatego że w lwiej części te uwagi, które skierowaliśmy, te wnioski pokontrolne, bądź są realizowane, bądź policja już zrealizowała.